Widząc ogromne zainteresowanie książkami Fulli Chorak, jako wydawnictwo zaangażowaliśmy się w realizację filmu dokumentalnego o tej nieznanej mistyczce. Urodziłem się we Lwowie, wychowałem się w gruncie rzeczy na Śląsku. A moją ciocią, właściwie stryjenką, jest Stefania Fulla Chorak. Jeszcze przed wojną, przed 1939 rokiem, przeżyła całą serię objawień. Zjawiali się u niej w mieszkanku we Lwowie różni ludzie. Ci, których tutaj już na tym świecie wśród żywych nie było, ale którzy przychodzili. Taką postacią najczęściej odwiedzającą była święta Magdalena Zofia Bara, ale nie tylko. Objawienia były tuż przed wybuchem II wojny światowej. Książka, w której ona opowiedziała o swoich spotkaniach z niewidzialnymi przyjaciółmi z nieba, właściwie w dużej części nakładu spłonęła razem z Warszawą. A Fulla zaangażowała się w to wszystko, w co angażowali się ludzie tamtych czasów. W walkę. Armia Krajowa, służba łącznika między Lwowem a Warszawą. Różne zadania do spełnienia, łącznie nawet z tym belgijskim rewolwerem w kieszeni. Stefania Fulla Chorak to także bardzo ważna postać dla polskiej historii. Ważna i nieznana. To osoba, która znała ówczesne elity II Rzeczpospolitej, Rydza Śmigłego, kardynała Chlonda, ale też bohemę artystyczną. Warto, aby film dokumentalny, który o niej powstanie, przywrócił ją polskiej historii. Zachęcam bardzo do wsparcia filmu, który ukaże losy pani Stefanii, ale także ukaże prawdy, które ona głosiła na temat Czyśca czy drogi dusz czyśćcowych, żeby był to dla wielu ludzi nawet taki przewodnik duchowy. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu film ten powstanie. Serdecznie zapraszam. Szczegóły na stronie udasie.pl i fullachorakfilm.pl.